Za nami eliminacje oraz warsztaty drugiej edycji konkursu kulinarnego Esprit Chef Junior. W tym roku w wydarzeniu tym biorą udział tylko uczniowie z ustrońskich szkół podstawowych. Najpierw wyłoniono 8 osób, jednak w finale pojawi się 5 uczestników, który zbliża się już wielkimi krokami. Finał odbędzie się 30 maja podczas Dnia Dziecka, który organizuje Urząd Miasta Akademii Esprit we współpracy z Kuźnią. Będzie to wtedy właśnie na Stadionie Kuźni, w razie niepogody w Amfiteatrze Ustroniu. Więc zapraszam serdecznie 30 maja na finał konkursu Esprit Chef Junior, druga edycja. Jak ten finał będzie przebiegał, jakby Pani nam mogła tak skrótowo powiedzieć? Dzieci będą miały 2 godzinki czasu na przygotowanie głównego dania plus jeszcze deser. Po pierwszej godzinie z tej piątki będziemy eliminować pierwszą finałową trójkę i ta trójka drugą godzinkę gotuje. Wtedy decydujemy, kto będzie miał pierwsze miejsce, drugie i trzecie. Z pewnością bardzo dobrym przygotowaniem do finału były warsztaty, które odbyły się w piątek i sobotę pod czujnym okiem kucharza Krzysztofa Gawlika. Dzieciaki pracują, co widać na załączonym obrazku, bardzo angażując się w to, co robią. Poszerzają swoją wiedzę, umiejętności na temat tych dań, które być może wykorzystają w trakcie finału. Co przygotowują dzisiaj? Dzisiaj przygotowują dania główne, czyli są to takie elementy składowe. To są kurczak, kaczka, wieprzowina, polędwiczki wieprzowe, schab, różne rodzaje ryb, makarony, pasty, sosy, no i oczywiście dodatki, czyli to wszystko, co składa się naturalnie na danie obiadowe. A co im najwięcej trudności sprawia takim młodym kucharzom? Dużo manualnych takich, prawda, jakieś tam krojenie, rozbijanie mięsa, tak żeby ono się nie porozrywało. No, czyli taki manual, to co trzeba po prostu nabyć doświadczenia. Pierwszy dzień warsztatów upłynął młodym pasjonatom sztuki kulinarnej na słono, zaś drugi na słodko. Czego się już dowiedziałeś dzisiaj na tych warsztatach? Czego się dowiedziałam? Że dużo rzeczy, że trzeba buraki, znaczy te ziemniaki trzeba do środek odkroić, tak dookoła i z jednej strony i z drugiej strony i tak gotować. Co, takie przydatne informacje? Tak, myślę, że tak. Na pewno się w praktyce udaje wykorzystać. A powiedz mi, pierwszy raz bierzesz udział w konkursie? Tak, pierwszy raz biorę. Dlaczego się zdecydowałaś w tym roku? Pani, która jest dyrektorem chyba w Esprit, nakłoniła mnie do tego, bo uczy w naszej szkole i przekonała mnie jeszcze koleżanka, która wygrała Esprit Chef w zeszłym roku. Chodzi ze mną do szkoły i też mnie przekonała do tego. Pierwszy raz w konkursie? Nie, już drugi raz. Jak było w zeszłym roku? Też fajnie. A w zeszłym roku też było fajnie, ale nas było wtedy więcej, a teraz w tym roku jest nas mniej. Ponieważ konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, organizatorzy już zapowiadają kolejne edycje. W naszej akademii drugi rok robimy zajęcia kulinarne. Mamy 2 grupki. Grupka najmłodsza, która liczy tam od 5 roku do 7 roku. Te dzieci też są już bardzo chętne, bardzo skłonne, żeby cokolwiek robić. Bardzo lubią faktycznie wszystko gotować, piec. Grupa starsza od 8 lat do kilkunastu lat. I te dzieci, wiadomo, że one same już sobie tam przygotowują, my tylko sporządzamy przepis, dajemy receptury, składniki, a dzieci już same sobie tworzą dalej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.